Niestety to nie wymiana nawierzchni ulicy Sowinieckiej w Mosinie, lecz kolejne łatanie dziur. Stan tej drogi powiatowej od wielu lat jest koszmarny. To najgorsza ulica w mieście. Jej kompleksowa budowa odwleka się w czasie głównie ze względu na modernizację torów. Ulica Sowieniecka będzie wykonana wówczas, kiedy zostanie wykonana i oddana do użytkowania ulica Śremska z przejazdem kolejowym w formie tunelu. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby na dwóch drogach powiatowych ważnych z punktu widzenia gospodarczego, komunikacyjnego dla gminy, te dwie drogi były jednocześnie zamknięte. Mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość, bo zapewnień kolei o szybkim zakończeniu prac, widząc ich zaawansowanie na ulicy Śremskiej, nie można brać póki co na serio.